Cześć wszystkim, witamy na 106. spotkaniu ML Gdańsk. Dzisiejszym gościem jest Bartłomiej Bożyszkowski, który opowie nam o Neurocomputing Processing, tak w skrócie. I Bartek, oddaję głos Tobie i życzę miłego spotkania wszystkim. Dzień dobry, cześć wszystkim. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest mi bardzo miło być dzisiejszym gościem, prelegentem w grupie ML Gdańsk. Może krótko się przedstawię na początku. Jestem studentem ostatniego semestru automatyki, cybernetyki i robotyki na Wydziale ETI w Katedrze Systemów Decyzyjnych i Robotyki pana profesora Zdzisława Kowalczuka. Oprócz tego zawodowo jestem związany z firmą Intel, gdzie od 3 lat zajmuję się uczeniem głębokim. Obecnie w grupie IoT pracuję nad projektami powiązanymi z biblioteką OpenVINO. Natomiast dzisiaj opowiem o moich projektach bardziej badawczych, naukowych, związanych z Europejską Organizacją Badań Nuklearnych, czyli CERN, gdzie odbywałem 2 staże naukowe w 2019 roku w ramach programu CERN Open Lab oraz w zeszłym roku staż, który odbywał się zdalnie. Poza tym możecie mnie kojarzyć z koła naukowego Gradient, które też zajmuje się sztuczną inteligencją. Byłem przewodniczącym tego koła przez ostatnie 2 lata. Ostatnio mieliśmy wybory i troszeczkę zmienił się nam zarząd. Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone neuromorphic computingowi, czy też neuromorphic engineeringu, a konkretniej również jego zastosowaniom w fizyce wysokich energii w oparciu o staże, które realizowałem w CERN. Jeśli pojawią się jakieś pytania, proszę w zasadzie o przełożenie ich na koniec prezentacji. Wszystkie slajdy są numerowane, więc na pewno pod koniec będzie chwila na dalszą dyskusję i wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości. Plan dzisiejszej prezentacji prezentuje się następująco. Podzieliłem ją na 4 główne części. Pierwsza z nich to taki wstęp teoretyczny do pulsujących sieci neuronowych, czyli sieci neuronowych trzeciej generacji, sztucznej inteligencji trzeciej generacji. Powiem tutaj o mechanizmach pulsujących sieci neuronowych oraz o podstawach neuromorphic computingu. Następnie przejdę do zastosowań tego typu sieci w eksperymentach fizyki dużej skali, czyli na początku w CERN, gdzie pracowałem nad klasyfikatorem cząstek elementarnych, a następnie w LIGO, czyli Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, gdzie stworzyłem taki detektor fal grawitacyjnych właśnie z użyciem pulsujących sieci neuronowych. Na koniec powiem troszeczkę więcej o możliwościach badawczych, o programach, które oferuje CERN oraz o moim doświadczeniu właśnie w tej organizacji. A jako podsumowanie przejdziemy właśnie do pytań i do dalszej dyskusji. Co do zasady, sztuczne sieci neuronowe dzielimy na 3 generacje. Zauważyłem, że wiele osób, które zajmują się nawet zawodowo czy naukowo machine learningiem, nie zdają sobie z tego sprawy, ale istnieje taki podział. Pierwsza generacja, tutaj na przykładzie neuronu McCulloch'a Pitts'a, jest to pierwsza taka techniczna reprezentacja neuronu biologicznego, chociażby wykorzystywana w perceptronach. Charakteryzuje się ona tym, że jest jednokierunkowa, taka sieć neuronowa, czyli są to sieci typu feed-forward wyłącznie, oraz przyjmują binarne wyjście, czyli 0 lub 1 na wyjściu. Druga generacja sieci neuronowych natomiast jest to grupa szeroko wykorzystywanych obecnie sztucznych sieci, takich jak sieci konwolucyjne, rekurencyjne, GANy, autoenkodery, i one charakteryzują się już 2-kierunkowym przepływem informacji oraz wartości wynikowe są ciągłe, tak? Czyli nie binarne, ale mamy tutaj już ciągły zakres wartości. Natomiast trzecia generacja sieci neuronowych, o której będę mówił dzisiaj, są to pulsujące sieci neuronowe, tak zwane spiking neural networks, czy też SNNs. I
tym wypadku nasze pulsujące neurony w środku zawierają ciągły sygnał, sygnał analogowy, który zmienia swoją wartość w czasie. Ta wartość sygnału rośnie bądź maleje na skutek wchodzących do neuronu wartości, aż do osiągnięcia pewnego progu, przekroczenia pewnego progu potencjału, kiedy to następuje aktywacja takiego neuronu i generowany jest spike, czyli wartość jednostkowa. Właśnie za pomocą takich spike'ów, czyli wartości binarnych, kodujemy nasze informacje w sieci pulsującej. Co jest ważne, to to, że te informacje są przekazywane w czasie ciągłym, czyli nasz neuron w środku ma sygnał ciągły, tak, sygnał analogowy i ta sieć działa w sposób asynchroniczny. Za chwileczkę jeszcze powiem więcej na ten temat. Co do zasady sztuczne sieci neuronowe, tutaj odnoszę się do sieci neuronowych drugiej generacji, osiągnęły w ostatnich latach wiele spektakularnych sukcesów w dziedzinie sztucznej inteligencji. Znalazły swoje zastosowania w różnych obszarach, nie muszę tutaj chyba wiele na ten temat mówić, ale wszelkiego rodzaju aplikacje, czy to właśnie w self-driving cars, czy w medycynie, wizja komputerowa, różnego rodzaju eksperymenty i wciąż zyskują na popularności. Jednak jeśli spojrzymy na to, jak zbudowane są neurony w biologii, w naturze, widzimy tutaj bardzo luźną aproksymację, bardzo niedokładną aproksymację i odwzorowanie tego w sposób techniczny. Przede wszystkim właśnie klasyczne, takie konwencjonalne sieci neuronowe wykorzystują neurony, które operują na zasadzie cyklu zegarowego, czyli mają pewną synchronizację. Natomiast biologiczne neurony są bardzo rozproszone, działają w czasie ciągłym i w sposób asynchroniczny. I tutaj przykład, jak funkcjonuje taki rzeczywisty neuron w biologii. Składa się on ze swojej komórki, cell body, wewnątrz której znajduje się właśnie taki sygnał. Jest on tutaj, jego wartość jest tutaj wyrażona za pomocą miliwoltów i ten sygnał w czasie rośnie bądź maleje na podstawie danych wejść. Na tutaj tą kropeczką 1 zaznaczone są failed initiations, czyli do neuronu wchodzą pewne dane, ten sygnał jest pobudzany, ale neuron nie jest aktywowany, ponieważ nie przekracza ta wartość voltage'u pewnego poziomu. W momencie, kiedy osiągnięty jest pewien poziom, zwany thresholdem, jest to taki próg aktywacji, neuron zostaje aktywowany, a jego potencjał spada do wartości domyślnej, do tak zwanego resetting state. W biologii jest to wyrażane właśnie wewnątrz tego cell body, a za pomocą wejść, nazwanych tutaj dendrites, wiadomości wchodzą do neuronu z innych neuronów w umyśle, tak, w mózgu. Za pomocą aksonu przekazywane są informacje w postaci tych impulsów do pozostałych neuronów w całej strukturze. No i właśnie to zjawisko zostało wykorzystane w neuromorphic computingu, czyli w pulsujących sieciach neuronowych, które są bezpośrednio inspirowane przez biologię, przez naturę. Tak więc mamy tutaj dwa takie podejścia do sztucznej inteligencji. Z jednej strony w przypadku konwencjonalnych sieci neuronowych naszym celem jest to, żeby uzyskać jak najlepsze wyniki naszego algorytmu i nie za bardzo przejmujemy się tym od takiej strony teoretycznej, od takiej strony neuroinformatyki, czy to w zasadzie jest inteligencja, na ile te algorytmy zbliżone są do działania umysłu. Natomiast w przypadku neuromorphic engineeringu i pulsujących sieci neuronowych my chcemy jak najdokładniej odwzorować procesy zachodzące w naturze. No i tutaj takich modeli pulsujących neuronów może być wiele. Ja odnoszę się tutaj do takiego generycznego konceptu pulsujących sieci neuronowych. Widzimy tutaj po prawej stronie, jak taki neuron działa.
czyli mamy jakieś trzy wejścia z wcześniejszych neuronów. Te wejścia to są właśnie te spajki, czyli nasze wartości binarne, ciąg wartości binarnych. Ich pewna kombinacja tworzy tak zwane spike trainy. To jest kombinacja tych spajków i w ten sposób informacje w sieci pulsującej są zakodowane. W momencie, kiedy takie dane wchodzą do neuronu, jego potencjał, czyli ten ciągły sygnał, ulega pewnej zmianie, rośnie bądź maleje w zależności od tego, jak ten neuron jest wytrenowany i w przypadku aktywacji generowany jest event binarny, czyli nasz output, czyli kolejny spike, tak? I tak jak powiedziałem, neurony przetwarzają dane ciągle w czasie, co tutaj niesie bardzo daleko idące konsekwencje w przypadku takich sieci neuronowych. Jeśli chodzi o podstawowe różnice między konwencjonalną a pulsującą siecią neuronową, no to właśnie jest ta zależność od czasu. Natomiast jeśli chodzi o samą topologię, o samą architekturę sieci, to w zasadzie nie mamy dużej zmiany. To znaczy po prawej stronie widzimy taką sieć fully connected. Jej struktura, jeśli chodzi o połączenia między neuronami, może być taka sama, tak? Natomiast to, co się różni, to jest właśnie same neurony, to jak one się zachowują oraz przekazywanie informacji w sieci, czyli ta asynchroniczność. Nie mamy tutaj sygnału, nie mamy tutaj taktowania zegarowego w żadnym stopniu i sieci te charakteryzują się również event-driven processingiem, dzięki czemu są bardzo wydajne obliczeniowo. To znaczy ta sieć ze względu na to, że jest asynchroniczna, w momencie, kiedy neurony nie są pobudzone, część tej sieci może nie wykonywać obliczeń, tak? Także tutaj na skutek podawanych danych aktywność całej sieci zwiększa się, natomiast w momencie, kiedy te dane nie są do niej podawane w taki sposób, żeby ona na nie reagowała, obliczenia nie są wykonywane. Natomiast tutaj wiele problemów związanych jest z tą asynchronicznością. Zapewne tutaj część osób miała do czynienia wcześniej, czy to właśnie z techniką cyfrową, czy generalnie z projektowaniem procesorów. No i wiemy, że nad systemami asynchronicznymi z reguły jest dużo ciężej zapanować ze względu na różne trudności, takie jak hazardy, wyścigi, niejednoznaczności, które pojawiają się właśnie w takich systemach. Tak więc tutaj ważne jest również zakodowanie tych danych w takiej sieci neuronowej pulsującej, o czym powiem również za chwilkę. No właśnie. Co do zasady, spajki, czyli te nasze impulsy, są to binarne wartości w czasie, tak? Czyli tutaj mamy, powiedzmy, output, wynik jednego pojedynczego neuronu. On w zależności od momentów aktywacji w danych chwilach czasu generuje takie binarne sygnały, takie spajki. I sekwencja takich spajków to jest właśnie tak zwany spike train. Czyli spike train jest to sekwencja zapisanych czasów, w których nasz neuron się aktywuje, czyli generuje tak zwany potencjał akcji. No i tutaj mamy różnego rodzaju sposoby kodowania informacji w sieciach pulsujących, czyli oprócz tego, że mamy różnego rodzaju neurony, mamy też różne sposoby kodowania informacji. Może być to kodowanie częstotliwościowe, gdzie patrzymy na częstotliwość, z jaką występują nasze spajki. Jeśli ta częstotliwość zwiększa się, świadczy to o jakimś zjawisku i w ten sposób jesteśmy w stanie zakodować pewne informacje. Drugi sposób to jest kodowanie czasowe, gdzie patrzymy chociażby na odstępy w czasie, w jakich powstały takie impulsy. I za pomocą tego też jesteśmy w stanie zakodować jakąś informację. Inny sposób kodowania to kodowanie populacyjne, gdzie patrzymy już na grupę neuronów, na przykład jakimś oknem czasowym i obserwujemy, w jakich momentach następuje ta zwiększona aktywność. Są to takie sposoby kodowania właśnie inspirowane typowo przekazywaniem informacji w biologii. Tak jak wspomniałem, nasza sieć pulsująca jest złożona, ponieważ działa w sposób
asynchroniczny. Tutaj wspomniałem o tych problemach z zakodowaniem informacji. Jest to wciąż aktywne pole badań. Natomiast drugim problemem jest to, że nasze funkcje aktywacji są nieróżniczkowalne. Sekundka. Właśnie wydaje mi się, że odzyskałem prąd. Przepraszam za chwileczkę przerwy. Za dosłownie 20 sekund wracam. Jasne, jasne. Poczekamy. Jak coś, Bartek, widzimy znowu twój ekran. Super, cieszę się bardzo. Przepraszam za zakłócenia. Akurat miałem wymieniony licznik w domu i straciłem na chwileczkę prąd. Dobrze, także skończyliśmy na tym slajdzie. I tak jak wspomniałem, w pulsujących sieciach neuronowych mamy te problemy z funkcją aktywacji. Halo, halo, Bartek? Która w tych neuronach jest nieróżniczkowalna. W związku z tym my nie jesteśmy w stanie różniczkowalne wyjścia. No i musimy zastosować tutaj inne metody treningu, o których również powiem za chwileczkę. Natomiast tutaj jeszcze chciałem wspomnieć o tym, co widzimy na zdjęciu. Jest to właśnie zakodowanie informacji w takiej sieci neuronowej, czyli mamy liczbę naszych neuronów, jest ich 9, widzimy to tutaj na osi Y, i one w czasie, który oznaczony jest na osi X, w 5 sekundach w tym wypadku, generują swoje spajki, swoje impulsy. I tak wygląda właśnie wynik, output poszczególnych warstw w sieci pulsującej. No dobrze, tak jak wspomniałem, mamy problemy z wytrenowaniem takiej sieci i stosowane są tutaj różne metody, jak sobie z tym poradzić. Pierwsza z nich jest taka najbardziej przystępna, najbardziej popularna i ja właśnie z tej metody głównie korzystam. Jest to podejście oparte na konwersji sztucznej sieci neuronowej, takiej konwencjonalnej, do postaci pulsującej. W tym wypadku początkowo trenujemy sobie naszą sieć głęboką, nie zastanawiamy się w ogóle nad tym, że później chcemy ją przekonwertować, więc jest to dosyć przyjemny sposób korzystania z pulsujących sieci, ponieważ możemy tutaj wykorzystać wiele konwencjonalnych metod uczenia maszynowego. Wiąże się to jednak z pewnymi konsekwencjami, ponieważ zazwyczaj taka sieć traci troszeczkę na skuteczności, co wynika właśnie z tych strat następujących przy konwersji. Kolejną możliwością jest stosowanie przybliżonych algorytmów backpropagacji i to jest wciąż aktywne pole badań i odkryć. Myślę, że w tej dziedzinie jest sporo do osiągnięcia, jeśli chodzi o neuromorphic computing.
To znaczy wynajdowane są różne nowe algorytmy pozwalające na trening takich sieci neuronowych. Chociażby trenuje się neurony przy niskiej amplitudzie sygnału, gdzie one są liniowe w pewnym punkcie pracy. Ale tutaj zachęcam też do poczytania więcej na temat takich algorytmów. Inną metodą jest wykorzystywanie takich zasad typowo inspirowanych biologią, czyli local learning rules. I o tych metodach chciałbym powiedzieć troszeczkę więcej. Na zdjęciu właśnie zaprezentowany jest taki schemat konwersji z wykorzystaniem sieci SNN przy użyciu biblioteki SNN Toolbox, która bierze wejście z popularnych frameworków uczenia głębokiego, takich jak Keras czy PyTorch. Trenujemy nasz model w sztucznych neuronach jako sieć ANN, następnie dokonujemy konwersji, czyli podmiany tych neuronów, żeby otrzymać takie samo mapowanie, kodujemy tutaj nasze dane, a następnie symulujemy sieć z wykorzystaniem jakiegoś oprogramowania, bądź uruchamiamy ją na dedykowanym procesorze. O takich procesorach też jeszcze za chwilę powiem więcej. Jeśli chodzi o te local learning rules, czyli metody trenowania sieci pulsujących inspirowane biologicznie, są to chociażby STDP, czyli Spike Timing Dependent Plasticity, czy też Hebbian Learning Rule. Generalnie są to metody, które w ogóle nie wykorzystują algorytmów backpropagacji i ich dużą zaletą jest możliwość online learningu, czyli możemy taką sieć już dostrajać w momencie korzystania z niej tak naprawdę, ona może się douczać. Często takie metody są stosowane w fazie postkonwersji, czyli na przykład początkowo konwertujemy sobie naszą sieć, a potem dostrajamy ją właśnie takimi metodami inspirowanymi biologicznie. Tutaj co do zasady polega to na tym, że te neurony, które częściej są aktywowane, mają zwiększone wagi, tak? Czyli zwiększoną tą wartość synaps, bo wagi, czyli te połączenia między neuronami są nazywane synapsami. Tutaj są różne też sposoby takiego uczenia, na przykład dwa neurony, które wchodzą do trzeciego, aktywowane są w tym samym czasie, to ich synapsy ulegają wzmocnieniu. To są takie właśnie metody inspirowane typowo biologią. Jeśli chodzi o benefity pulsujących sieci neuronowych, to jest właśnie to założenie, że takie architektury, które są zbliżone do działania umysłu w rzeczywistości, będą w przyszłości osiągały lepsze wyniki, ponieważ inspirowane są po prostu naturą i biorąc pod uwagę to, jak złożony jest ludzki umysł i do czego jest zdolny, wierzy się w to, że właśnie pulsujące sieci neuronowe jako takie najbardziej doskonałe w tym momencie techniczne odwzorowanie procesów w umyśle będą miały swój potencjał w przyszłości, jeśli uda się bardziej rozwinąć tą dziedzinę, ponieważ obecnie czy to właśnie procesory, czy algorytmy i rozwiązania takie software'owe są w takiej dosyć początkowej fazie rozwoju, tak się przyjmuje. Natomiast jeśli chodzi o benefity pulsujących sieci neuronowych, to przede wszystkim jest szybkość ich pracy, ponieważ tak jak wspomniałem, te sieci są asynchroniczne i my nie musimy czekać na przetworzenie informacji przez całą topologię, ponieważ to nasze wejście jest z automatu generowane w czasie ciągłym. Więc też po dłuższym przekazywaniu informacji do sieci, po dłuższym podawaniu danych, te dane zostają przetworzone i sieć może zwiększyć swoją skuteczność. Poza tym ze względu na tą asynchroniczną architekturę topologii pulsujących, wymagane jest zastosowanie tutaj specjalnego rodzaju procesorów, które by to wspierały. Oprócz tego my oczywiście musimy mieć do nich dedykowany kompilator i dedykowane oprogramowanie, tak?
Kilka rodzajów takich przykładowych procesorów to jest chociażby Spinnaker, zaprezentowany przez University of Manchester i Human Brain Project. Jest to taka grupa finansowana z budżetów Unii Europejskiej, działająca w Europie, zrzeszająca wiele uczelni, instytutów badawczych, które mają na celu popularyzację nauk związanych ze sztuczną inteligencją inspirowaną przez człowieka. Oprócz tego firmy, które zajmują się komercyjnie neuromorphic engineeringiem, jeśli chodzi o producentów procesorów, to jest właśnie TrueNorth, to jest właśnie IBM, który wypuścił swoją jednostkę TrueNorth, oraz Intel, który zaprezentował w 2018 roku procesor Loihi. Ja z tego procesora korzystałem w swoim projekcie i za chwileczkę powiem również o nim więcej. Natomiast jeśli chodzi o takie prototypowe rozwiązania hardware'u neuromorficznego, były to często wykorzystywane programowalne macierze bramek, czyli FPGA, ponieważ są one dosyć uniwersalne pod kątem programowania i możliwa jest tutaj emulacja takich komputerów neuromorficznych. Oprócz tego projektuje się elektroniczne układy WLSI, Very Large Integrated Systems, które są takim proof of concept, jeśli chodzi o działanie neuromorphic engineeringu, neuromorficznych komputerów, tak? Zazwyczaj umożliwiają one przetwarzanie mniejszej ilości neuronów i wykazuje się na nich pewne koncepcje, jak można w tej dziedzinie dalej się rozwijać. Tak jak wspomniałem, w projekcie wykorzystuję procesor Intel Loihi. Jest to dedykowany procesor do obliczeń neuromorficznych, który wspiera zarówno ich trening na procesorze z wykorzystaniem tych local learning rules, o których powiedziałem, czyli chociażby STDP, oraz inferencje sieci pulsujących, które mogą być również przekonwertowane wcześniej. Ten procesor charakteryzuje się właśnie dużą asynchronicznością i jest uważany za obecnie najbardziej rozwinięty procesor neuromorficzny. Został zaprezentowany przez Intel Labs, czyli taką badawczą grupę Intela, w 2018 roku. W ramach organizacji społeczności nazwanej Intel Neuromorphic Research Community, która oferuje fundusze, różnego rodzaju stypendia, dostęp do zasobów naukowych, różnych prac, wymianę informacji pomiędzy grupami, zrzesza dużą liczbę uniwersytetów, grup badawczych, różnego rodzaju instytucji i właśnie za pomocą chmury oferuje dostęp do systemów neuromorficznych. Obecnie INRC zrzesza 75 grup, ponad 75 grup, które publikują swoje badania w ramach tej społeczności. Często są to takie informacje, które okazują się tylko wewnątrz tej grupy. Jest to też możliwość do nawiązania różnego rodzaju współpracy, połączenia biznesu, przemysłu z nauką i ma to właśnie na celu komercjalizację rozwiązań neuromorficznych w rzeczywistym przemyśle. Tutaj kilka firm, które biorą udział, to chociażby jest Accenture, Airbus, wiele bardzo wysoko, bardzo dobrze reputowanych grup badawczych z takich uczelni jak chociażby TUM czy Harvard, Berkeley. Naprawdę tych grup tutaj jest dużo i właśnie mój projekt w ramach współpracy z CERN został w takiej grupie zarejestrowany. Jeśli chodzi o procesor Loihi, szczegółowe informacje na temat jego architektury dostępne są na stronie wikichip.org. Można tam poczytać więcej na ten temat. Natomiast charakteryzuje się on właśnie rdzeniami neuromorficznymi, które mają na celu odwzorowanie takich właśnie procesów zachodzących w biologii i są idealnym środowiskiem do tego, żeby uruchomić pulsującą sieć neuronową. I widzimy tutaj porównanie tego naturalnego neuronu z blokami naszego procesora neuromorficznego. Jego główną zasadą jest właśnie ta asynchroniczność, brak podziału na pamięć w procesorze i na rdzeń, tylko wszystkie
wszystkie operacje odbywają się właśnie w ramach tego rdzenia. Ten procesor jest też bardzo zrównoleglony, to jest też jego zaleta, czyli szybkość pracy. Za chwilę też pokażę benchmarki na ten temat. Tutaj tymi przerywanymi liniami są zaznaczone takie operacje, które mają wyższy priorytet w obliczeniach, czyli dzięki temu ten procesor jest tak idealnie zoptymalizowany pod kątem właśnie egzekucji sieci pulsujących. I dostępna jest jego szeroka konfiguracja. Taki podstawowy Loihi chip liczy sobie bodajże ponad 130 tysięcy neuronów i chyba około 13 milionów synaps, czyli tych wag trenowalnych. Jest on dostępny w różnych konfiguracjach. Taka jednostka do inferencji na krawędzi to jest Kappa Hobai, taki odpowiednik powiedzmy Movidius Sticka. Oprócz tego również jednostki takie dedykowane do data centers, pochojki Springs, to jest taki klaster złożony właśnie z tych chipów Loihi, a najbardziej powszechną jednostką jest taka platforma na huku, która zawiera w sobie do 32 procesorów i właśnie jest dostępna w chmurze. Tutaj dwa benchmarki zaprezentowane przez taką grupę autorów frameworka Nengo, którzy przetestowali ten procesor na keyword spotting tasku, czyli na przetwarzaniu mowy generalnie. I widzimy porównanie po lewej stronie Movidius Sticka właśnie z Loihi. Widzimy, że to jest akurat prędkość inferencji i widzimy, że wraz ze wzrastającą liczbą neuronów w topologii ta prędkość jest utrzymywana, co właśnie wynika z tej charakterystyki kodowania informacji w sieci pulsującej. Natomiast po prawej stronie widzimy, jak bardzo energooszczędny jest ten procesor, nawet 5 razy bardziej oszczędny niż Movidius, który jest właśnie dedykowany do obliczeń na krawędzi. Tak więc jeśli chodzi o pulsujące sieci neuronowe i procesory neuromorficzne, to generalnie nie mają one na celu wyparcia konwencjonalnych sieci neuronowych, które odnoszą wiele sukcesów, natomiast być może znajdą one swoje zastosowanie w specyficznych gałęziach, gdzie te ich zalety będą miały duże znaczenie. Już w wielu takich aplikacjach są one komercyjnie wykorzystywane, chociażby w połączeniu z dedykowanymi sensorami, które generują dane w czasie ciągłym. To są tak zwane właśnie spike-friendly data, tak? Czyli dane, których nie musimy już kodować, ponieważ one już bezpośrednio z sensora mogą być załadowane do naszej pulsującej sieci. Więc to jest takie połączenie z sensorami i z dedykowanym procesorem generuje najlepsze wyniki takich sieci, ale możliwe jest również ich aproksymowanie. Tak jak wspomniałem, do tego procesora wymagany jest oczywiście kompilator, który nazywa się NX Core i wchodzi w skład NX SDK, czyli całego software development kitu dostarczonego przez Intel Labs, który właśnie dostępny jest po wejściu do tej chmury neuromorficznej. I w jego skład wchodzą również połączenia z zewnętrznymi bibliotekami, takimi jak framework Nengo, czy też właśnie SNN Toolbox, i obydwie te biblioteki umożliwiają konwersję konwencjonalnych sieci neuronowych na sieci pulsujące. Oprócz tego są pewne frameworki, które umożliwiają bezpośredni trening sieci SNN, chociażby taki framework Slayer. I właśnie oprogramowanie, biblioteki związane z neuromorphic computingiem są obecnie dynamicznie rozwijane i sam obserwuję, że w perspektywie ostatnich 3 lat nastąpił bardzo duży progres w tej dziedzinie. Tyle jeśli chodzi o taki wstęp teoretyczny do pulsujących sieci neuronowych. Teraz chciałbym powiedzieć więcej o
moich doświadczeniach i zastosowaniach tego typu technologii w CERN i w LIGO i powiedzieć więcej o eksperymentach Europejskiej Organizacji Badań Nuklearnych. Ja miałem okazję dwa razy brać udział w stażach CERN. Pierwszy z nich w 2019 roku, gdzie właśnie pojechałem do Genewy i pracowałem w grupie zajmującej się uczeniem maszynowym w detektorze CMS. Następnie w zeszłym roku kontynuowaliśmy tą współpracę zdalnie, pracując również z zespołem z LIGO w połączeniu z grupą z Caltechu i z Imperial College London. I nasze wyniki są obecnie w trakcie publikacji. Z zeszłego roku ukażą się dwie publikacje w ciągu najbliższych prawdopodobnie dwóch miesięcy, także też zachęcam do śledzenia tych wyników. Oprócz tego projekt prezentowałem na dwóch konferencjach i też dostępny jest raport z tego projektu, także też zachęcam do sprawdzania tych źródeł. Oprócz tego ukaże się w najbliższym czasie moja praca magisterska, która będzie takim podsumowaniem tych dwóch projektów. CERN znane jest z Wielkiego Zderzacza Hadronów, czyli tak zwanego Large Hadron Collider, który jest największym zderzaczem cząstek elementarnych na świecie. Ma on długość 27 kilometrów i jest umieszczony pod ziemią na głębokości około 100 metrów, z tego co pamiętam. I na jego obwodzie znajdują się cztery detektory tych cząstek, tych zderzeń. Detektor CMS i ATLAS, które są detektorami ogólnego przeznaczenia, znajdują się na przeciwległych końcach i mają za zadanie potwierdzanie wzajemne zarejestrowanych zderzeń. Czyli jeśli jakieś zderzenie będzie miało miejsce w jednym z detektorów, jesteśmy w stanie również potwierdzić to w drugim z nich. Oprócz tego dwa pozostałe detektory to ALICE, który odpowiada za detekcję cząstek ciężkich, oraz LHCb, które właśnie skupia się na zdarzeniach cząstki Beauty tak zwanej. Początkowo, zanim skonstruowano Wielki Zderzacz Hadronów, był on, te zderzenia były wykonywane na mniejszym okręgu, który nazywa się Super Synchrotron Perceptron i ma on długość 7 km. Obecnie cała taka trasa cząstki zaczyna się od liniowego akceleratora, a następnie kilka takich mniejszych kół przyspiesza te cząstki aż do prędkości światła, zbliżonej do prędkości światła, następnie następują kolizje w określonych punktach, są one rejestrowane, znaczna część danych jest odfiltrowywana, a reszta podlega dalszej dogłębnej analizie. Tak wygląda jeszcze widok na Wielki Zderzacz Hadronów. Znajduje się on na granicy francusko-szwajcarskiej na obrzeżach Genewy. W tle widzimy Alpy i jezioro Lac Le Mans, jezioro genewskie. Tak więc jest on położony w bardzo ładnym miejscu, ale też wymagającym konstrukcyjnie, ponieważ jest otoczony ze wszystkich stron wysokimi górami. I tutaj zdjęcie z podziemi detektora, z podziemi Wielkiego Zderzacza Hadronów. Akceleracja cząstek następuje dzięki polu magnetycznemu. Bardzo potężne magnesy znajdujące się pod ziemią, właśnie w tunelu CERN-u, dzięki zmianie pola magnetycznego umożliwiają przyspieszenie takich cząstek i ich przemieszczanie się, co z czasem zwiększa ich prędkość aż do prędkości zbliżonej do prędkości światła. Następnie kolizje w ustalonych punktach następują z ogromną częstotliwością, co 25 nanosekund. Więc w związku z tymi kolizjami generowane są ogromne ilości danych, natomiast w większości w wyniku tych zderzeń powstają nowe cząstki, które już wcześniej były zaobserwowane, czyli te zderzenia są po prostu powtarzalne. Większość z nich nie jest już dla nas interesująca, ponieważ miały miejsce w przeszłości, dlatego chcemy je odfiltrować.
i za to odpowiedzialny jest właśnie system filtrowania. Każdy z eksperymentów ma swój osobny system filtrowania. Tutaj mamy zdjęcie detektora CMS, czyli Compact Muon Solenoida. Jest to najcięższy z detektorów CERN-u, ale też najbardziej kompaktowy, jeśli chodzi o jego moc w porównaniu z jego rozmiarem. Tutaj drugie zdjęcie detektora ATLAS, to jest z kolei największy detektor w CERN-ie, jeśli chodzi o jego rozmiar. I dalej ALICE, które możecie również kojarzyć ze zdjęcia tytułowego naszego dzisiejszego spotkania. Tutaj moje zdjęcie właśnie z detektora ALICE oraz detektor LHCb, który odpowiada głównie za pracę nad cząsteczką Beauty. CERN powstał w 1954 roku, czyli niedługo po II wojnie światowej, jako taka organizacja mająca na celu zrzeszanie naukowców z całej Europy, którzy masowo po II wojnie wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych i jako właśnie jego lokalizacja wybrana została Genewa, ponieważ w przeszłości było to miejsce spotkań dyplomatycznych, a poza tym Szwajcaria pozostawała neutralna w czasie II wojny światowej, no i znajduje się poza tym w centrum Europy, więc było to takie optymalne miejsce. Od początku pracy CERN-u zostało przyznanych 10 nagród Nobla naukowcom związanym z badaniami tej organizacji, a obecnie zrzesza ona ponad 2600 naukowców, którzy są stałymi pracownikami organizacji, oraz około 8 tysięcy naukowców z ponad 500 instytucji, którzy pracują tymczasowo, zdalnie, są powiązani z badaniami CERN-u. Bardzo dużo osób przyjeżdża tylko na pewien okres, tak jak ja, chociażby na 3 miesiące na projekt letni. CERN zrzesza 23 kraje członkowskie, w tym Polskę, które finansują te badania, przeznaczają pewien budżet. Jednym z największych dokonań Europejskiej Organizacji Badań Nuklearnych jest potwierdzenie eksperymentalne istnienia bozonu Higgsa, które wchodzi w skład modelu standardowego. Tak więc CERN ma na celu eksperymentalne potwierdzenie zasad fizyki teoretycznej. Oprócz tego CERN znany jest z narodzin, z wynalezienia sieci World Wide Web, która jest podstawą dzisiejszego internetu i powstała w CERN w 1989 roku. Jednym z takich filarów Europejskiej Organizacji Badań Nuklearnych jest grupa Open Lab, która zrzesza wiele firm z branży technologicznej i ma na celu taką współpracę, która umożliwia z jednej strony przetestowanie rozwiązań firm technologicznych w wymagającym środowisku Wielkiego Zderzacza Hadronów, a z drugiej strony te firmy finansują badania, czy też dostarczają w dużym stopniu swoje rozwiązania do rozwoju nauki. Ma to na celu aplikację nowego typu rozwiązań stosowanych w przemyśle, właśnie w nauce i w środowisku CERN-u. Oprócz tego grupa Open Lab gwarantuje różnego rodzaju możliwości badawcze. Ja brałem właśnie udział w programie organizowanym przez CERN Open Lab, który odbywa się co roku i przyjmuje 40 studentów z całego świata. Praca Wielkiego Zderzacza Hadronów podzielona jest na pewne okresy. Obecnie trwa jego rozwój nazwany High Luminosity LHC, który ma na celu zwiększenie dokładności detektora, zwiększenie ilości odkryć fizyki. I start tego projektu planowany jest na 2026 rok, kiedy to Wielki Zderzacz Hadronów ma generować nawet do 10 razy więcej danych. Więc tutaj pojawia się pytanie, jak bylibyśmy w stanie te dane przetwarzać w sposób efektywny, i w tym celu testowane są różnego rodzaju algorytmy oparte
o uczenie głębokie. Jednym z nich są pulsujące sieci neuronowe, które charakteryzują się dużą szybkością obliczeń. Głównym, takim podstawowym źródłem, na którym oparty jest system filtracji danych w CERN, są programowalne macierze bramek FPGA. Umożliwiają one bardzo szybką inferencję i mogą być w sposób bardzo elastyczny programowalne. W tym celu powstał taka biblioteka HLS4ML i ja z tej biblioteki również korzystam w moim projekcie. Jest to biblioteka wykorzystywana właśnie do filtracji danych, ponieważ, tak jak wspominaliśmy, kolizje następują z częstotliwością 25 nanosekund, co 25 nanosekund, natomiast większość tych danych, ponad 99%, musi zostać odrzuconych. I w naszym wypadku chcielibyśmy przetestować pulsujące sieci neuronowe jako właśnie możliwość filtracji, możliwość klasyfikacji cząstek. Mogłyby one umożliwić dyskryminację sygnału i szumu, czyli odróżnienie sygnału od szumu, co jest takim podstawowym problemem w fizyce wysokich energii, czyli signal-to-noise discrimination. Natomiast w moim projekcie skupiamy się na prostym klasyfikatorze cząstek, który zakłada klasyfikację 5 typów cząstek w oparciu o 16 wysokopoziomowych cech fizycznych. Jest to taki wstęp do tych badań, taki proof of concept, pierwsze zastosowanie pulsujących sieci neuronowych w kontekście fizyki wysokich energii w połączeniu z procesorem LOIHI. Jako wstęp do tych badań uruchomiłem pulsującą sieć neuronową do klasyfikacji cyfr, czyli popularny benchmark MNIST z użyciem frameworka Nengo i tutaj pulsująca sieć neuronowa została przekonwertowana z sieci konwolucyjnej, więc jest to też możliwe, żeby reprezentować warstwy konwolucyjne za pomocą takich pulsujących neuronów i taka sieć uzyskała 97% ponad skuteczności w symulacji, a następnie po uruchomieniu na dedykowanym procesorze było to 2% błędu. Na dole widzimy reakcję takich pulsujących neuronów w czasie na podawane wejścia do sieci. Czyli potencjał danego neuronu rośnie w momencie, kiedy podawana jest obrazek z daną cyfrą. Moim zadaniem było stworzenie klasyfikatora cząstek elementarnych, tak jak powiedziałem, składającego się z 16 wejść jako cech fizycznych wysokopoziomowych, które miały decydować o klasyfikacji jednej z 5 cząstek elementarnych. I obecnie w tym celu stosowana jest sieć głęboka, sieć fully connected, która osiąga około 76% skuteczności. Tutaj architektura takiej sieci. Ma ona właśnie 16 wejść, 5 wyjść i 3 warstwy ukryte, które mają 64, 32 i 32 neurony odpowiednio aktywowane funkcją RELU. Mi udało się zaimplementować sieć pulsującą, która uzyskała około 70% skuteczności właśnie w tym benchmarku i dokładny proces został opisany też w raporcie z mojego projektu oraz jest dostępny w moim repozytorium na GitHubie. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, to również zapraszam do odwiedzenia. Kolejnym eksperymentem, którym byliśmy zainteresowani, jest zastosowanie pulsujących sieci neuronowych w przebiegach czasowych. Tutaj bierzemy pod uwagę zależność od czasu w pulsujących sieciach neuronowych. W związku z tym też podajemy wejście w przebiegach czasowych, gdzie
fale grawitacyjne rejestrowane są w określonych momentach czasu. I chcielibyśmy tutaj również dokonać problemu odróżnienia szumu od sygnału, czyli signal to noise discrimination, na podstawie właśnie danych z LIGO. LIGO to jest obserwatorium badawcze składające się z dwóch interferometrów w Stanach Zjednoczonych, w Hanford i Livingston, na dwóch przeciwległych krańcach USA. Polega to na tym, że wiązka laserowa odbijana jest od luster, następnie po przebyciu takiej trasy ten sygnał jest wzmacniany, sygnał laserowy jest wzmacniany i dociera do fotodetektora. Natomiast w momencie, kiedy nadejdzie z kosmosu taka fala grawitacyjna, następuje minimalne rozciągnięcie przestrzeni i dzięki temu te wiązki nie pokrywają się ze sobą i fale nie znoszą się, czyli to zjawisko interferometrii nie następuje, ponieważ docelowo te wiązki powinny, jeśli spotkają się w tym samym momencie, to te fale powinny się znieść. Natomiast jeśli nadejdzie jakaś fala z kosmosu, nastąpi przesunięcie i te fale już się nie zniosą, więc w ten sposób obserwujemy nadciągnięcie pewnego sygnału z zewnątrz. No i takie fale grawitacyjne mogą powstawać w kosmosie na skutek pewnych zdarzeń, takich jak wybuch gwiazd, jak połączenie się na przykład czarnych dziur, różnego rodzaju ogromne wydarzenia w daleko odległej przestrzeni kosmosu. Dane z LIGO wyglądają w ten sposób, czyli są to przebiegi czasowe, sygnał o określonej amplitudzie. My korzystaliśmy z danych zarówno z detektorów LIGO, jak i z generatorów, z oprogramowania, które umożliwia generację takich danych. Tutaj nie będę już wchodził w szczegóły parametrów, ponieważ jest to typowo dziedzina fizyki. Natomiast obecnie wykorzystywane metody w LIGO polegają na porównywaniu pewnych template'ów. Jest to metoda nazwana matched filtering, która składa się z pewnej bazy zasymulowanych zdarzeń takich fal grawitacyjnych. Następnie nadchodzące dane do detektora są porównywane z tą bazą danych. Jest to metoda obecnie wykorzystywana w LIGO i jest ona naszym zdaniem troszeczkę ograniczona do tych zdarzeń dostępnych w bazie, czyli jeśli my czegoś nie zasymulujemy, no to jest szansa, że pominiemy takie zjawisko. No i w tym celu trwają prace nad implementacją bardziej inteligentnych algorytmów, takich jak chociażby deep filtering, który polega na zastosowaniu uczenia z nadzorem do klasyfikacji fal grawitacyjnych. My zaprezentowaliśmy nasze podejście. Tutaj jeszcze jest reprodukcja wyników publikacji związanej z supervised learningiem. Udało nam się odtworzyć wyniki właśnie detekcji fal grawitacyjnych na danym benchmarku ze skutecznością 90% z przedstawioną tutaj siecią neuronową, a następnie taką sieć przekonwertowaliśmy i uruchomiliśmy to jako pulsująca sieć neuronowa działająca w czasie. I widzimy tutaj po lewej stronie aktywność neuronów w poszczególnych warstwach, jak ten sygnał jest przekazywany, oraz reakcję pulsującego neuronu, czyli tego neuronu inspirowanego biologicznie na nadchodzącą sieć neuronową, na nadchodzącą falę grawitacyjną, przepraszam. I jako wynik generowane są te binarne wartości, czyli spajki, które świadczą o klasyfikacji. Oprócz tego zaprezentowaliśmy podejście tutaj do tego problemu z wykorzystaniem uczenia bez nadzoru, czyli z wykorzystaniem autoenkoderów, które jest jednym z pierwszych takich podejść właśnie do aplikacji autoenkoderów w LIGO. W związku z tym te wyniki też niedługo będą ukazywać się w publikacji. Myślę, że będzie to ciekawe też do zaprezentowania, także zapraszam do śledzenia tych materiałów.
Jako takie pierwsze wstępne wyniki pulsującej sieci neuronowej udało nam się tutaj osiągnąć poprawną detekcję fal grawitacyjnych. O dokładnych wynikach, ponieważ ten projekt jest cały czas w fazie realizacji, także są to takie wyniki wstępne. Na razie udało nam się to zrobić, jednak cały czas dopracowujemy te wyniki. Także projekt ma na pewno dużo perspektyw w przyszłości, nie tylko jako wykorzystanie w systemie filtrowania w CERN, ale również w innych eksperymentach fizyki. My korzystaliśmy tylko z metod uczenia z nadzorem oraz konwersji architektury do postaci pulsującej. Natomiast możliwe byłoby też przetestowanie metod bezpośredniego treningu na procesorze, czy też wykorzystywanie tych właśnie biologicznie inspirowanych metod uczenia sieci. Oprócz tego chcielibyśmy zagłębić się w tematykę pulsujących rekurencyjnych sieci neuronowych, które od niedawna dostępne są w bibliotece NENGO w połączeniu z procesorem LOIHI, więc to może być też interesujący kierunek badań. Ja ten projekt realizowałem we współpracy Intela z CERN-em oraz we współpracy z grupą z Caltechu, również we współpracy z kolegą Ericiem Moreno obecnie z MIT, który odpowiadał za większą część pracy nad unsupervised learningiem w LIGO. Także dziękuję bardzo za możliwość zaprezentowania tego projektu. I teraz chciałbym przejść jeszcze do ostatniej części prezentacji, czyli krótko omówić możliwości, które oferuje CERN. Poza samą nauką, poza samym projektem, była to dla mnie duża możliwość do poznania ludzi z całego świata tak naprawdę. Jest to bardzo ciekawa społeczność międzynarodowa, ale także do podróży po Szwajcarii, która jest niesamowicie pięknym krajem. Tutaj chociażby zdjęcie z Matterhorn. Śliczne góry, lodowce, niesamowita natura. Naprawdę bardzo polecam wszystkim odwiedzenie Szwajcarii. Tylko niestety kraj jest bardzo drogi. W związku z tym no, wymagane jest w zasadzie praca na miejscu, żeby podróżować tam przez dłuższy czas, ale CERN oferuje bardzo ciekawe stypendia czy możliwości finansowania projektów, tak więc pod tym kątem nie jest to problem. W projekcie, w którym ja brałem udział, nominowanych było 40 studentów z całego świata, z różnych krajów, z w zasadzie wszystkich kontynentów. Była to też właśnie bardzo ciekawa możliwość nawiązania kontaktów i wymiany też językowej, wymiany doświadczeń. Bardzo dużo dzięki temu się nauczyłem i do dzisiaj jesteśmy w kontakcie ze sporą grupą z tych osób. Tutaj jeszcze dwa zdjęcia z programu OpenLab. I na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze o możliwościach dołączenia do CERN. W moim wypadku był to program OpenLab. Po prostu na ten program zaaplikowałem bezpośrednio, bez żadnego polecenia i w zasadzie na ten program się po prostu dostałem na podstawie mojej aplikacji dokumentów, które złożyłem. Natomiast jest to bardzo selektywny proces. Wiem, że w tym roku, kiedy ja aplikowałem, było około 1600 aplikacji z całego świata. Tak więc jest się na pewno ciężko dostać na taki program. Wydaje mi się, że po prostu czyjś profil musi pasować do bieżącego projektu. To jest taki program bardziej dedykowany dla studentów kierunków związanych z IT, czyli program OpenLab. Drugi program Summer Student jest to program bardziej dla fizyków, który co roku przyjmuje około 300 studentów. Oprócz tego jest możliwość realizacji Technical Fellowship, które trwa do 12 miesięcy i co roku zbiera około 120 studentów. Ponadto CERN oferuje możliwości robienia doktoratu. Jest tam taki program Doctoral Fellowship, który finansowany jest na 3 lata przez CERN we współpracy z uczelnią macierzystą.
Oprócz tego na pewno jest też wiele możliwości takich kontraktów pełnowymiarowych, gdzie pracuje się jako staff member. Zapraszam też do śledzenia strony careers.cern. Deadline aplikacji na projekty letnie to zazwyczaj jest końcówka stycznia, natomiast jeśli chodzi o takie pozycje długoterminowe, to to zależy od już bieżących potrzeb w organizacji. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo zachęcam do zadawania i do dalszej dyskusji. Dzięki Bartek za bardzo interesującą prezentację. Wygląda to, że oprócz bardzo fajnego technicznie projektu miał świetną przygodę też realizując je w CERN-ie. Więc no cóż, gratulacje, że miałeś taką okazję. Ale od razu przejdę, bo mam takie pytanie. Mówiłeś o konwersji sztucznych sieci neuronowych, takich, no nazwijmy to takich jak teraz klasycznych, z Krasa, niech to będzie, na te pulsujące. Na spiking neural networks, nie? I to jest coś takiego, że, bo może to mi umknęło, może mówiłeś, ale ty konwertujesz już, konwertuje się już wytrenowane sieci, czy konwertuje się strukturę i później trenuje się już te spiking neural networks? Konwertuje się już wytrenowaną sieć, to jest właśnie to główne założenie, ponieważ w pulsujących sieciach neuronowych my mamy ten problem z różniczkowalnością, nie jesteśmy w stanie zaaplikować klasycznych metod treningu backpropagacji, tak, czyli jakiegoś właśnie stochastic gradient descent. W związku z tym my sobie trenujemy najpierw konwencjonalną sieć neuronową. W momencie, kiedy osiągniemy już oczekiwane wyniki, jesteśmy w stanie dokonać takiej konwersji do sieci SNN i wykorzystywać ją już tylko do samej inferencji. Okej, okay, czyli główną zaletą przekonwertowania jest to, że inferencja będzie mniej kosztowna z użyciem SNN-ów. Czy tak to można rozumieć? Tak, tak. Korzystamy tutaj już ze wszystkich możliwości, które oferują te sieci SNN, czyli z asynchroniczności, z szybkości ich działania, z ograniczonej konsumpcji energii. No i możemy z nich korzystać właśnie w połączeniu z dedykowanymi procesorami. Okej, okay, super. To ja jeszcze będę kontynuował pytanie, sorry. Słuchaj, bo kiedyś o tych spiking neuralach słyszałem i tam była mocna rozkmina na temat, no właśnie to przytoczyłeś ten temat, jak zakodować, czyli mówiłeś tam w czasie i w częstotliwości, ale też były pewne idee co do samego modelu neuronu. Tam były pewne różne modele neuronu, jeden się nazywał Integrated Fire, inny to był pan taki Cichkiewicz, który stworzył parę modeli, on chyba jest w Brain Corporation. Który model neuronu jest zaimplementowany w tych bibliotekach? Tak z ciekawości, czy jest ten najprostszy i po prostu to wystarcza, czyli ten Integrated Fire? Tak, tak jak wspomniałem, tych modeli neuronów jest bardzo dużo. Ja tutaj nie wchodziłem w szczegóły, tylko mówiłem o takim bardziej generycznym koncepcie spiking neural networks. Jasne. Natomiast właśnie szeroko wykorzystywane są te neurony Integrated Fire, czy Leaky Integrated Fire, czy neurony Isakiewicza. Jeśli chodzi o te biblioteki do konwersji, o których ja wspominałem, to w bibliotece NENGO, z której głównie korzystałem, są właśnie dostępne te neurony LIF, czyli Leaky Integrated Fire, neurony Isakiewicza, a oprócz tego jest taka pulsująca wersja aktywacji RELU, co też jest związane z procesorem Loihi, z tym jak on obsługuje takie neurony. Aha, czyli te RELU się przydaje już tam, żeby... Okej, okay, super. A jak konwertuje się to... Wtedy on inputy konwertuje, rozumiem, którą metodę kodowania inputów wykorzystuje ta taka biblioteka, która skonwertuje ci sieć neuronową na te spiking neural networks. To będzie te kodowanie w czasie? Czy możesz sobie wybrać, czy to jest jakieś domyślne używane? Zazwyczaj możliwe jest skonfigurowanie tego.
są różne możliwości. Tak samo jeśli chodzi o neurony, można korzystać z różnych neuronów, tak samo jeśli chodzi o kodowanie tych informacji. To tak, to może być właśnie, co wiem, i kodowanie czasowe, i kodowanie częstotliwościowe, i populacyjne. No super, dzięki za odpowiedź. Tutaj już też nie wchodziłem za bardzo w szczegóły tego kodowania, ale to jest taki też dosyć istotny temat. Myślę, że można jeszcze dalej ten temat postudiować. To ma na pewno duży wpływ też na sposoby przetwarzania danych w takiej sieci. A w twoich eksperymentach pewnie przeiterowaliście różne sposoby kodowania, czy jak to wyglądało? Tak, patrzyliśmy na różne sposoby kodowania. Zazwyczaj to było kodowanie czasowe. To wynikało właśnie z bardziej ze specyfiki tych bibliotek, z których korzystaliśmy w połączeniu z hardwarem i w połączeniu z naszym też modelem ze względu na kompatybilność, ale no myślę, że tutaj można byłoby jeszcze odnośnie samego kodowania trochę bardziej poeksperymentować. Okej. Dobrze, ja mam jeszcze parę pytań, ale dam innym teraz możliwość. Czy są pytania na sali? Okej, ktoś tu zgłasza się, że chciałby mówić, ale to trzeba się odmiutować i po prostu teraz powiedzieć. Zapraszamy. Widzę, Wojciech chciałby coś powiedzieć, ale nie słyszymy ciebie, jeżeli coś mówisz. To możemy prosić o komentarz na czacie. Tak, to może zapisz pytanie, bo jednak chyba cię nie słyszymy. Ja może skomentuję, że Wojtek jest u mnie w zespole, dokładnie formalnie był, ale robi magisterkę i my używamy obliczeń neuromorficznych do klasyfikacji sygnałów z Virgo. No co ty? Tak. To był pomysł, który startowaliśmy jakieś pół roku temu. Super. Wojtek z tego robi pracę, także tutaj jesteśmy przyjazną konkurencją. No to bardzo ciekawe. Nie sądziłem, że jeszcze ktoś się tą tematyką w ogóle zajmuje. Także na pewno z chęcią się odezwę później, bo jest to taki dosyć niszowy temat. Ciekawe, że... Mam o czym rozmawiać. Tak, na pewno będzie o czym porozmawiać. Ja bym jeszcze dodał, póki Wojtek pisze, że dostęp do maszyn neuromorficznych będzie dostępny przez Cyfronet za jakiś czas. Jeżeli kogoś to interesuje, bo Cyfronet buduje takie mini laboratorium związane z obliczeniami kwantowymi, neuromorficznymi i innego rodzaju. Także no w Polsce coś tu się dzieje w tym kierunku. A gdzie dokładnie taki komputer będzie się znajdował? Znaczy on będzie, póki co jest zdalnie, a fizycznie może będzie w Cyfronecie w Krakowie. Rozumiem. A to jest układ właśnie oparty na FPGA, czy jakiś bardziej... Nie, Loihi. Aha, rozumiem, Loihi będzie ściągnięte fizycznie. No, ciekawe. Wydaje mi się, że tak, ale to jest jeszcze do ustalenia. To Cyfronet ma bardzo dobre kontakty z Intelem Polska, więc sądzę, że to będzie ruszy bardziej. W tej chwili sądzę, że będzie robiona przelotka na początek do którejś maszyny dostępnej zdalnie. Ale coś tu się będzie w tym kierunku działo.
Ja wiem, że oprócz Intel Labs w Stanach pracuje też Intel w Monachium nad neuromorphic computingiem. Mhm. Tak, oni mają ten kwantowy właśnie i neuromorficzne. To Polska akurat ma mały kontakt, Intel Polska rozumiem, że ma mały kontakt z Monachium, przynajmniej moje kontakty w Warszawie. Tak, raczej jest to ograniczone. Ja typowo kontaktowałem się przez CERN już w ramach tego projektu. Ja widzę, że Wojtek się rozłączył. No, mówię. Także w każdym razie coś się będzie w tym zakresie działo, sądzę, w Polsce. I znaczy ja na przykład moją ambicją byłoby połączenie obliczeń kwantowych neuromorficznych. Co oczywiście jest do zrobienia, tylko ono wymaga czasu. Jako głębokie sieci neuronowe, które korzysta z obydwóch podejść. Krzysiek Czarnowski tutaj. Akurat jeżeli chodzi o kontakty Intela w Gdańsku z Monachium, to nie są takie jakieś bardzo słabe. Z tego co wiem, koledzy tam też myśleli o wykorzystaniu tych sieci spajkowych, jak się dowiedziałem, pulsujących. To ciekawe. Bo ja próbuję z Intelem montować projekt ze Szkodą i czeską firmą, która będzie no tam wykorzystywała te sieci neuromorficzne. No nam powoli idzie i to robimy z Warszawą. Z Andrzejem, oj, jak się nazywa Andrzej. Zaraz znajdę nazwisko. Czy moim głównym kontaktem jest Georgios? A Andrzej... Jankowski, o, z Andrzejem Jankowskim. Wojtek, widzę, że wrócił. Przecież Wojtek wie znacznie więcej ode mnie na ten temat. Ja jestem kwantowiec, który się tym tylko zainteresował. To czekając na pytanie Wojtka, to jeszcze zapytam może Krzysztofa. Krzysztof, ty miałeś coś do czynienia tutaj w Gdańsku też z Loihi? Tak, to znaczy, wiesz co, ja osobiście nie, tak, ale jakby w grupie jest, znaczy to jest bardzo takie wstępne, tak, bo może to jakby wiesz, informacja dla osób, które tam, ja ostatnio mniej bywam na spotkaniach chyba. Tutaj w Gdańsku działa taka grupa, która zajmuje się generalnie technologiami audio i przetwarzaniem mowy, tak? Czyli tam to nawet jakiś silnik i modele do rozpoznawania mowy były robione, ale generalnie jakimś tam preprocessingiem audio, odszumianiem, beamformowaniem, echo cancellation, detekcja frazy kluczowej, w tej chwili rozpoznawanie mówiącego i tak dalej. Przy czym jakby z misją wykonywania tego na małych platformach i z oszczędzaniem energii. I w związku z tym ta aktywność w Intelu związana ze spajkami jakby jest tutaj też interesująca z tego punktu widzenia. I wiem, że niektórzy koledzy, ja osobiście tam na razie nie zdążyłem zainwestować w to czasu, po prostu są inne rzeczy, natomiast tam zaczęli już trochę rozmawiać z tymi ludźmi od Loihi, ze Stanów chyba nawet, bardziej może niż z Monachium, a poza tym myśmy mieli kolegów w Monachium, którzy no, z tam różnych powodów zawirowań przeszli bardziej w tej chwili do Intel Labs, ale oni tam też właśnie, ponieważ to była ta sama lokalizacja, też jakby trochę się tym zaczęli interesować. Ale to może to są już takie szczegóły, nie? Także to jest raczej takie przedstępne, ale pewne kontakty i zainteresowanie jakieś tam jest. Co z tego wyjdzie, to się okaże. Krzysztofie, czy możesz mi wysłać w takim razie maila? Bo może byśmy się jakoś zebrali w Polsce, jak jest tam już 10 osób może w sumie. Jeszcze mamy kontakty dobre w Krakowie, w Warszawie z projektem teamnetowym. Mhm. To może by się zebrała grupka naukowców i praktyków zainteresowana tym. No jak się skończy pandemia, to na to mamy szansę gdzieś jakoś może we wrześniu, może by na przykład zrobić mini hackathon.
To jest interesujące pewnie. Znaczy wiesz co, no to rzeczywiście może się wymienimy kontaktami jakimiś i ja mogę tam, bo ja teraz też tak, Bartek powiedział, o czym się zajmuję, dużo slajdów wyświetlił, także tu mam, wiem jakie były jego zainteresowania, rozumiem, że tam wy też inny detektor, tak? Też przetwarzanie danych z detektora. Tak, to jest prawie to samo. Mhm. Tylko mam troszkę inne podejście chyba. Mhm. No my tutaj zajmujemy się jakby czymś innym i to jakby, ale zainteresowanie spajkami jest ze względu na te ich cechy właśnie typu właśnie oszczędzanie energii. Wiadomo, w tej chwili wykorzystanie bateryjki to jest jedna z najważniejszych rzeczy na świecie. Mhm. No jest pytanie jeszcze na przykład, gdyby to poszło na satelitę, czy to jest odporne na promieniowanie, na ile jest odporne? No to są już inne. Bo to jest może ciekawe, żeby część, bo teraz są misje, które będą badać takie sygnały satelitarnie, znaczy w satelitach. I teraz pytanie, czy udałoby się te sygnały przetworzyć lokalnie bez odbierania informacji na Ziemi. To są takie rzeczy, które mogą być interesujące. No tak. Tam też jest jakby ograniczony dostęp do energii, tak? Tak, no oczywiście, no bo to... Też. Tak. Dobra. Możemy, mamy o czym rozmawiać, podejrzewam. Ja wrzuciłem na czata maila do mnie. Czekaj, tutaj czytam czata. Ja też na pewno się skontaktuję. Tak, bardzo, bardzo byłbym wdzięczny. Wojtek? Cześć wszystkim. Słyszysz mnie tym razem? Tak. Super. Przepraszam za zamieszanie. Widzę, że już Piotrek zdążył mnie sprzedać. A pytanie moje dotyczy, Bartku, czy korzystałeś może z tych alternatywnych metod backpropagacji, jak na przykład Slayer czy Super Spike Networks? Tak, korzystałem z biblioteki Slayer do klasyfikacji cząstek, natomiast nie udało mi się dokończyć tego projektu w zasadzie. Na razie udało mi się zrobić klasyfikator na mniście, czyli klasyfikator po prostu cyfr, ale nie zrobiłem tego projektu jeszcze w oparciu o dane z CERN-u. Był taki plan, nie wiem, czy uda mi się to sfinalizować, ale być może tak. Na pewno jest taka możliwość. Okej, bo właśnie też się tym bawię i widzę przewagę nad zwykłymi modelami LIF-owymi, ponieważ ten Slayer działa głównie na modelu SRM i uwzględnia też kilka dodatkowych parametrów, których LIF nie uwzględnia, stąd jestem ciekaw, z czym miałeś największe problemy, jeśli to jest wiedza dostępna publicznie. Jeśli chodzi o Slayera, to miałem głównie problemy z kompatybilnością generalnie tej biblioteki, ale już po zainstalowaniu wszystkiego to z samą implementacją mnista nie miałem jakichś większych problemów, bo są do tego też materiały, tylko ja to robiłem naprawdę już jakiś czas temu, wydaje mi się, że rok temu, także też musiałbym sobie ten projekt dokładniej przypomnieć. Natomiast wiem, że ta biblioteka jest fajnie też napisana pod tym kątem, że wykorzystuje GPU i QD do treningów. Tak, jest skompilowana pod Loiki. Tak. Okej, okay. W sumie fajnie by było mieć kontakt. Z tego, co słyszałem, to jest więcej niż nas dwóch, którzy się tym interesują. Także można by było jakoś się organizować. Jak najbardziej. Tutaj już dostaliśmy też maila od Piotra Gawrona. Ja też mogę swojego maila jeszcze udostępnić, na pewno będziemy się jakoś kontaktować. Okej. Okay. A jeszcze z pytaniem, tak przypomniało mi się, jak robiłeś transfer głębokich sieci neuronowych do sieci pulsujących, to tam przy tym transferze jest istotne
czas ekspozycji? Bo rozumiem, że robiłeś encoding na częstotliwości, przynajmniej w przypadku. Tak, i z tego, co powiedziałeś, to tam uzyskiwałeś wyniki rzędu 98%, czy 99%? Jeśli chodzi o MNIST, to tak, takie wyniki uzyskiwałem. Jeśli chodzi o ten czas prezentacji obrazów do sieci pulsującej, to rzeczywiście to jest istotne. Jeśli zwiększymy ten czas, to zazwyczaj ta skuteczność jest trochę większa, ponieważ te neurony mogą się dostosować do tego wejścia. Zazwyczaj jest tak, że ponieważ ta sieć, te neurony działają w czasie ciągłym, to dopiero po chwili one wykorzystują swój maksymalny potencjał, że tak powiem. No ale też zwiększenie tego czasu prezentacji z drugiej strony spowalnia obliczenia, więc tu trzeba znaleźć taki kompromis. No właśnie, masz jakąś ciekawą metodę na ten złoty środek? Ja to testowałem po prostu taką metodą prób i błędów, że tak powiem, czyli empirycznie. Okej, to podobnie jak ja. Wydaje mi się, że nie ma tutaj jakiegoś złotego środka, żeby określić taki czas. Okej, no, na razie w sumie tyle z mojej strony. Dzięki, Bartek. Dziękuję bardzo, dzięki za pytania. No, jak miło zobaczyć, że spotkanie ML Gdańsk służy jako most północ-południe tutaj. Bardzo fajnie. Czy są jeszcze jakieś pytania do naszego prelegenta? No dobrze. Skoro nie ma, to Bartek, raz jeszcze dzięki za ekstra prezentację. No i mam nadzieję, do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. No i co? Miłego wieczoru. Wykorzystajmy jeszcze kawałek tej ładnej pogody, którą dzisiaj mamy. No chyba, że ktoś ma jeszcze jakieś pytanie na sam koniec. Jeżeli... Ja tylko mam uwagę, że też dołączyłem swój adres mailowy do kontaktu. Super. Super. To jesteśmy w takim razie w kontakcie. Ja również dziękuję bardzo za zaproszenie. Było mi bardzo miło być waszym gościem. No i pozostajemy w kontakcie. Do usłyszenia. Tak, dzięki Bartek. Dzięki wszystkim. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Na razie. Cześć. Cześć.